Siemanko panie i panowie, w kolejnym nagraniu. Jak widać, kombajn prawie gotowy do akcji. Prawie, bo musimy jeszcze zatankować. No i ogólnie mieliśmy plan jechać kosić ten groch o zimy, ale idzie ciemna chmura i odpuszczamy, bo nie ma sensu. A groch dzisiaj byłby dobry. Parę rzeczy przy kombajnie musieliśmy zrobić, osłony pozakładać, posmarować go musieliśmy, a z rana dzisiaj też byliśmy w burakach. Parę rzeczy innych musiałem jeszcze ogarnąć, jak zwykle. Także dzisiaj nie będziemy kosić, a zresztą mówią, żeby w poniedziałek roboty nie zaczynać. A wy jak myślicie? Jesteście przesądni? Robotę zaczynaj w sobotę. Chyba dopiero w sobotę będziemy zaczynać. Czas pokaże. Na razie tankujemy i chowamy kombajn pod dach. Kombajn do żniw, panie i panowie, był przygotowywany już wcześniej, ale dzisiaj jeszcze musieliśmy pozakładać pewne osłony, przejrzeć wszystko, przesmarować i troszeczkę z tym zeszło pomimo wszystko. Jak tam Łukasz, dobrze idzie? Kręć. Wszystko. Zapal światło pod wiatr. No i co? Jakby nie padało, to byśmy dzisiaj troszeczkę tego grochu skosili. Albo wszystko. Ale widzicie. Także nie będziemy nagrywać koszenia, będziemy nagrywać jak pada. O ile popada. Jak myślicie, przyjdzie ta burza? Tak nam to pokazuje. Na godzinę 18. Od 10 do 20. No, trochę zmieniają. Tak to wygląda na radarze. Chuj wiesz, czy się ruszać, kurwa, czy się nie ruszać. Oby nie grad. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi. Kurwa, ciemno już nadchodzi. No słabo. No lepiej w nocy. W nocy najlepiej. Najlepiej widać. Teraz go. Poszło. Minęło nas. Bokiem. Dołem poszło. Dokładnie. No. Już nie pada. Kropi. Więcej wieje. Lipa. A miało być tak pięknie. W burakach dalej sucho. No i dobra, panie i panowie, ten pierwszy deszczyk to więcej wiało, grzmiało i się błyskało. A ten drugi pokazują, że ma niby więcej popadać. Po tym pierwszym deszczu mamy 5 litrów. Zapraszam na mojego TikToka, może Tomek
Louis Fonsi. Tak, Louis Fonsi. Tak, może Tomek potwierdzi na Agrokojocie. TikTok Łukasza. Tak. Nazywa się Louis Cyfon Fonsi. Tak. I Łukasz będzie TikTokerem od dzisiaj. Tak, no Tomek mnie namówił, no. No nie ma bata, no. Nie mam wyjścia. No nie mam wyjścia. Patrz, jak ładnie pada. No ładnie pada. Spokojny deszczyk i 8,4 litra. Siemanko panie i panowie, w kolejnym dniu. Pomalutku działamy dalej w burakach, bo jest taka, jest taki mus. No i co? Wczoraj nam troszeczkę popadało. Na horyzoncie widać ciemną chmurę. Gdzieś popada, ale tym razem nie u nas. Na radarze widać, że ta chmura pójdzie gdzieś tam na Goleniów. No zobaczymy, może coś nam jeszcze pokropi. Pomalutku kończymy na dzisiaj. Będziemy zjeżdżać. No dzisiaj zrobiliśmy trochę roboty, bo na tym dołku, na tym polu naprawdę te buraki były zarośnięte. Bardzo dużo rdestów ptasich. Bardzo dużo tego szarłata. Komosy jest niewiele, ale też właśnie na tym dołku troszeczkę jej było. Za chwilkę będziemy kończyć. Godzina 11 na horyzoncie. Na pole zjechaliśmy po godzinie 5. O, gdzieś pół do 6 byliśmy na polu. Pomału działamy. To chyba do nas nie dojdzie. Na radarze widziałem, że to tak maszewo Goleniów pójdzie. No, Rafał, idź tam, dokończycie to. Idźcie w tą stronę, zabierzemy wody i spadamy. Aha, no to my specjalnie po to przyszliśmy, żeby już tędy nie. No to niech oni też dokończą temat. Puszki wszystkie zbieramy, butelki, żeby tu nic nie zostało. Czyli tam tylko to mamy resztkę dokończyć, tak? Do końca dojechać tak jak idziecie. Każdy swoją wodę niech tutaj z tej strony zabierze i uciekamy, nie? Bartuś, wracamy. Idź tam tą stronę, kończymy, zabieraj, idź po swoją tą. Renato, czy jak ty ją tam nazwał? Dawaj, bo jak zacznie padać, to nie wiadomo, może nas trafi, będziemy wtedy uciekać jak głupi. Kiedy to było? No. Nie no, może coś zahaczy. Może coś zahaczy, dlatego mówię, zwijamy się i już. No tutaj buraczki na dołku mamy dosyć wysokie. Liście po pas. No ale jak widać, wystąpił tutaj grat i te liście mamy dziurawe. No ale ważne, że chwasty tutaj zrobione, bo był tutaj naprawdę las jeszcze 2 godziny temu. Cisza przed burzą. Gdzieś ktoś rzuca blachą jakąś. No dzisiaj mamy bardzo fajny dzień do hakania. No ale cały dzień się nie da tego robić. Występuje po paru godzinach tak zwane zmęczenie materiału. No i co? Dopiero jutro będziemy szli dalej. Sami wiecie jak jest, nie? Mówię, że bardzo fajny dzień do hakania. Można by było cały dzień dzisiaj hakać, bo nie jest gorąco. Jest chłodno, fajnie. Można robić, ale występuje zmęczenie materiału i po prostu już się dalej nie da, nie? No. Zdaje się zawracają, czy co? Zdaje się zawracać? Oryginalne gumowiaki. Ty. A, John Deere. Tam pada, zobacz, Lubowo pada. No. Małkocin pada. No widzę właśnie. Widać, siwo tam jest. No. Ale tutaj klępino nie trafi. Ale widzisz, kurwa. Ale storkówko zahaczy. No. Dokazałem się zwijać pomału. O, już zaczęłeś coś kręcić. No. Coś może naciągnie. A Michał rowerem przyjechał. No nic. Akurat w tamtą stronę jak będzie jechał, to nie będzie padać. Delikatnie do nas przywieje. Wiem jedno. Tam gdzie mamy rzepak, to teraz pada. A jednak pada, Bartuś! No kurde, myślałem, że nas nie chwyci. Nie? Ale u ciebie pada na pewno. Zobacz. Kurwa. Gdzie? Jeszcze miałem Bartkowi pokazać, jak na rękach chodzę, ale już deszcz zaczął padać. A tam nie? Jutro. No, jutro. Ty Bartuś, bo jak się nagrywa, nie? Chcesz kogoś pozdrowić? No, dobra, nie. Pozdrów. Dobra. Nie wstydź się. Mamy tatę i rodziców. Nie, wczoraj. A mnie pozdrowisz do widzów? Tak, tylko. No, może się.
Co ty? Ty, no mnie też moją czapkę pozdrawiam. Moją czapkę pozdrawiam. No ja. A Mietkowi byś życzenia złożył, żeby wyzdrowiał szybko. Ja tak nie wiem. Żeby nie było, że Mieciu jest jakiś obłożnie chory, nie? Po prostu zmęczony jest, no. Zmęczony. Mieciu ma wakacje już, nie? Tylko żeby nie znał, bo że siedzi w więzieniu, nie, jest na wolności. Jeszcze. Jeszcze? No i widzicie, jak fajnie, do deszczu zrobione. Bartuś się nie dokończył. Ja on jak usłyszał, że Fajran to w połowie trasy rzucił kaczkę i leci. Z końca. A jutro Bartuś będziesz? Ja to będę, a ty? Ja jutro nie będę. Ja to będę zwolniony. Czemu? A jak ciebie nie będę, to ja będę. To ciebie też nie będzie? Dobra, koniec tego. No, koniec dobrego. Tego. A ty chcesz kogoś co to zrobić przy okazji? Dziadka Mietka. Pozdrawiam dziadka Mietka, żeby szybko wyzdrowiał i żeby jak najszybciej wracał do roboty, bo go brakuje. No i tyle, co chcę powiedzieć. No dobra. Masz, Bartuś, oddaję ci kamerę. Tomek, okej. U Bartusia urwanie chmury tu było. Patrz, jak leci. Chwila, moment, tutaj musiało dowalić. Mówiłem, że na storkówku najwięcej pada. Do sklepu idziesz? To ja tu stanę. Dobra, do lutu, tak jak zawsze. Nara, Bartolini. Tak jak zawsze, nie? Tak jak zawsze, piąta rano i lecimy. Nara. Tak jak mówiłem, żniwa się zbliżają. Żniwa się zbliżają. I tak to się robi, idę w żniwa. I co chwilę pada. Na fotelu. O. Oby nie grad. Czemu to nie chciało padać w maju i na początku czerwca? A przede wszystkim w maju. Mogło sobie popadać. Ale można kończyć do 6. Czyli razy 2, 12 sekund. Myślę 100 km, gdzieś blisko. Tak to się liczy? Mhm. Jakoś razy 2 się od błysku do grzmotu. I razy 2 to razy kilometr się wyczyni. No tak słyszałem, ale... Na skoki tak bierze. Pada, nie pada, nie? No, słyszałem, ale... No zobacz, tutaj mamy. Dopiero to do nas idzie, Łukasz. Patrz. Zobacz, panie. Mamy 3 burze. Ta nas chwyci. Miedwie jej nie rozwaliło. Na środku miedwia jest. Idzie do nas. Zobacz. To prawda mniejszy niż ostatnio. I taka łapa. No ale to wiesz, odkaszcie. Chwila, moment. I mamy 13,6 litra, ale to jest z całego dnia, nie? To mamy z całego dnia, a przez chwilę... Kurde, aż tyle napadało w tym miesiącu? Pszenica obliczyła, że 10,4 litra, chwilówka. Ja mówię, co ta pszenica z daleka, taka obskubana? Reszta została. Ea! Kurwa, jak nie susza, to dziki. Jak nie dziki, to grat. No, już ładnie tu pojadły. Masakra. I no chrumczą. Tam jest droga, spróbuję samochodem dojechać i jakoś je leciutko odstraszyć. Jedziemy tu. Wjechać wjedziemy. Gorzej będzie wyjechać, nie? No kiedyś tu dojeżdżałem, tylko nie było tak zarośnięte.
Golfik pójdzie wszędzie. Ale poryte. O ja pierdzielę. O kurde, chyba dalej nie jedziemy, bo tu jakaś woda stoi. Jakaś duża dziura. Teraz weź pan wycofaj. Jakoś prawo jazdy się zdało, to damy radę. Najwyżej hokeja wyrwiemy na tych krzakach. Siemano, piąta rano. Panie i panowie, patrzcie kogo tu mamy. Mieczysław do nas zawitał. Ile czasu Mieciu cię nie było? Tydzień? No, chyba więcej trochę. Może i więcej, kurwa. No. Dzisiaj mamy czwartek. To cię nie było prawie dwa tygodnie. Co ty gadasz, dwa tygodnie? No tak, w poniedziałek ostatni raz w tamtym tygodniu byłeś w burakach. Cały tydzień minął, a dzisiaj mamy czwartek. Może niech będzie półtora tygodnia, już nie mówmy dwa. Co żeś robił przez ten czas? Na Małkocinie nie byłem, się poniewierałem. Dobra, Mieciu, weź rower, haczkę. Haczkę masz w samochodzie, włożyłem. No to dobra, to będziesz czekał na nas. Jadę po Rafała. Haczka. Po Bartka i później po zwierzaka. A ta mała będzie? A ogólnie Kotański powinien już tam być. A Rafała to dziwowa będzie? Tak jest. Będziesz mieć upracował jak w zegarku, jak ona jest. Czego? No, nie ma tam opierdalania się. Dzwoni? A jak? Zaraz go przestraszymy. Dawaj go, kurde. Trzeba wywiad miejski zrobić. Cześć, a wiesz, że obok pani kierownik stoisz? Dzisiaj, a zobaczcie. Pani Mieciu jak nie pije jakiś czas, to blady się robi. A jak wypije, to od razu czerwony. No, a jak wypije bekę, to zaraz puchnięty na twarzy. A zgagę masz, bo beka się... Siema, zwierzaczek. Nie zgadniesz, kto do nas dotarł. Kto? Mietek. Ja wychodzę, on na pufce siedzi już o piątej. O, przed piątą. To koszulki kurwa go nie bolą? Wyzdrowiał. Półtora tygodnia go nie było. Nie ma. O, nie ma? Nie ma, nie ma. No na to wychodzi. No właśnie, jeszcze przy okazji głodny. To podjedziemy i ja podłączę u ciebie powerbanka. No dobra, jak trzeba Andrzej, to podłączysz powerbanka. No szybko i ten, nie? Okay. I lecimy z tym koksem, nie? Jakieś perfumy ma. Perfumowałeś się z rana? Kurwa, guliłem się, kurwa. Mówię, coś no, tak daje. Kodżak. No. Pierdziele. To masz wszystko tutaj, nie? No. Tego, nie? Ważne zwroty. No, ważne zwroty. Pokaż, co to za słownik? Turecko-polski, tak? No. Troszkę to polskie, ale napada jest tak przetłumaczone. Ja mówię, co znaczy Baśka, nie? Bo mówią tego, nie? Co? A to Baśka. A Baśka? Baśka, no. Barbara czy Baśka? Baśka. Baśka, nie? Albo już, albo teraz. A Baśka to po turecku. Znaczy, tak, to zależy jak zrobisz interpretację, nie? O tego wszystkiego, nie? A jakieś zdanie umiesz po turecku powiedzieć, czy tylko takie słówka? Takie słówka, na razie, nie? No. Słownik turecko-polski na pole przywiózł. No i po co ci ten słownik? A ja skargę na panią kierownik. Czemu? Z telefonem w ręku stoi. Słuchajcie, tutaj Mieczysław. Jedna najważniejsza rzecz, bo ta lebioda będzie odbijać, nie? Ja wyrywam niech. Zobacz, wiesz, tutaj by trzeba było tą większą przerwać, nie? Ten narożnik. Bo tutaj nie dopryskałem dobrze po prostu, nie? Tam już tak nie będzie. Łukasz, wywiad z tobą przeprowadzę. No słucham, odpowiadam. Lepiej ci się robi z Andrzejem czy z Mietkiem? Z tobą. Q&A szybkie, aha. A podoba ci się pani prezes, jak pracuje? Tak. O, szefunciu będzie na rękach chodził. O, dawaj, no i nie zrobisz tego. Nie zrobisz. Za tą to idziesz? Nie zrobisz tego. Kodenki podciągnąć, bo w kroku tańczą. Ale się patrzą, bo to mogą z podenki. Amatorka. Nie? No. Ja go nie podpuszczam, ale do samochodu nie dojdzie. Do samochodu weszedł na nogę. Andrzej, zrobisz tak?
Nie, akurat nie jest to z domu. A co ja, kurwa, żaba? Dobra, startuj! Nie jest to z domu. Jak masz robić to samo co Tomek, chuj. To masz dzisiaj wolny i dostajesz tak, od razu wypłatę. Tak, kurwa, pizda. Dostaniesz zamiast jedną stówę, to dwie. No. I siedzisz, kurwa, tutaj sobie i patrzysz, kurwa. Minimum 10 sekund na rękach. Dawaj. A to ja tak mogę zrobić. 10 sekund ustoisz? No. No chuj. 10 sekund nie ustoisz. Masz, trzymaj, trzymaj kamerę. Pa. Poczekaj, zobaczymy co zrobi. Daj to, 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 to 10 sekund to nie jest tak mało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A i chuj do roboty! Po challenge'u! Chłopaki wystrzelili troszkę jak z procy. A tu z Bartusiem trochę trzeba postać, popilnować go. Bartuś, dobrze idzie? No, no to tam tylko cofnęłem się. Cofnęłeś się? No, to tam taki jeden duży był. Tak. Nie, dwa. Premiać się chyba należy dzisiaj, co? No. Co, jak przyjedzie szefunciu, to powiesz, że premia? No. To wtedy staniesz te 10 sekund na rękach, co? No. No, dobra. Tam tu muszę dojechać tego, tam na warsztat, nie? Mógłbyś przyjechać? No ale ja nie dam rady teraz. A kiedy? No tak jak będziemy kończyć, koło 12. Kurczę, wcześniej ty nie dasz rady? 11.40 dam radę. To dojdzie nam, że ja zadzwonię tam do Michała. To potrzebny do tych dwóch... No to niech przyjedzie po ciebie, jak pilnie jest potrzebny. Nie, nie, a on to robi Kaszkaja. Kaszkaja, no, ja też coś robię i wiesz, nie mogę tak skakać. Ja nie, no je, nie, ty... 11.40 ja... będę po was. No dobra, to jeszcze to chwilę tego tam to porobimy, bo akurat tego mówię. Ja mam tak, no wczoraj ja prawie o 22.00 to wróciłem do domu. No kurczę, ja nie będę... Dobra, Andrzej, ja pożyłem spać po pierwszej, kurwa. Co mnie to obchodzi? Będę 11.40 i tyle, co będziemy. Co się Mieciu stało? Co? Co się stało, że wyzywasz? Szliśmy za początkiem przed, mogliśmy się posuwać. No. To nie, tu przerwę zrobili i poszli tam, kurwa, i teraz bo będą skakać tu kogoś tam. Nie no, bo oddzielili tutaj i zostało tylko ten środek, nie? A co środek? No bo zobacz, było przejście zrobione tutaj i było zrobione przejście i tutaj oddzielili jednym przejściem i mamy zaznaczone, nie? A kto tak wymyślił? Już tu się wchodzić, od już tam idziemy, tam do strony. A czemu tam? Nie wiem, może by jutro do tego. Kurwa. Tu nie skończone, już tutaj skończone. Wiesz, że pusty łeb? Patologia. Pozdrowisz mnie? Co? Pozdrowisz mnie? Za co? Znaczy mnie pozdrowisz, a nie za co? Za piwo. A masz piwo? No nie, a mogę ci dać. Gdzie masz? Mogę ci dać pieniądze na piwo. Aha, okay, ale to musisz mnie pozdrowić do kamery. Dobra, pozdrawiam się, daj na piwo. No to spójrz tutaj, no. Pozdrawiam się, daj na piwo. Na piwo mnie pozdrawiasz? No. Dobra. Panie i panowie, aktualnie jesteśmy w Maszewie. Jedziemy wyposażyć się w środki na chwościka. I zrobić dzisiaj wieczorem zabieg w burakach cukrowych. Oczywiście dzisiaj będziemy pryskać pola, gdzie nie wyrywamy chwastów. Tam, gdzie tych chwastów jest najmniej, zrobimy sobie to pole. No i na pewno będziemy mieli przerwę, jeśli chodzi o wyrywanie chwastów, hakanie, bo trzeba zachować wszystkie środki ostrożności, karencja, prewencja itp. itd. Zrobimy sobie jeden kawałek, 24 hektary. I może wjedziemy jeszcze jedno pole i resztę zostawimy na jutro i będzie przerwa w hakaniu. No i lecimy z tym chwościkiem pomału do przodu. Jeszcze wody nam potrzeba, jeśli chodzi o buraczka. Jutro ma być burza. Tak było sucho, że powiem wam, moment po deszczu na polu robi się z powrotem sucho. Tak te rośliny wszystko wypijają. No i zobaczymy, co w tym roku wyjdzie z tych buraczków. Na pewno miały o wiele gorszy start niż w tamtym roku. Ale wszystko da się nadrobić. Dobra, wyłączymy sobie automat obok tej studzienki, bo będziemy musieli delikatnie lance podnieść.
No i dobra, możemy znowu jechać na automacie. Zobaczcie, tutaj ratowaliśmy tą góreczkę tym środkiem Asashi i na pewno pamiętacie, jaki tutaj był goły plac. I oczywiście wszystkich buraków, tak jak widać, nie udało się uratować. Są gołe placyki, ale naprawdę mega dużo tutaj tych buraków zostało uratowanych. A jeszcze, gdzie te placyki są, to widzę, że tam jeszcze buraczki zaczynają odbijać i rosnąć. Coś z tego będzie. No, bo tutaj już jest o wiele ładniej, nie? Na tym polu po całości jest najmniej chwastów. Ale też musimy sobie tutaj pospacerować, przejść, aby było czysto. A dlaczego chcę, żeby było bardzo czysto? Dlatego, że no, robimy bezorkowe uprawy po burakach. Nieważne, czy to siejemy pszenicę, czy to siejemy groch na wiosnę, czy to może jakiś owies. To robimy to bezorkowo i wiecie, jak jest dużo chwastów, no to wtedy jest lipa. No wtedy jest lipa, bo no, trzeba użyć pługa. Bezorkowo to ja tego nie widzę. No ale każdy orzek może, każdy ma swoje podejście do sprawy. Ja tak robię i nie chcę tego zmieniać. A że środki na chwasty nie działały, no to już troszeczkę z haczką trzeba przejść. I powiem wam, że chciałem jeszcze jedną kwestię poruszyć. Kwestię objeżdżania buraków, opielania. Bo był taki plan i nawet już była maszyna wynajęta na polu, ale niestety, no kurczę, na tą maszynę gdzieś tam coś nie do końca się nie zgrywało. No i nie opieliliśmy tych buraków, dlatego stwierdziłem, że pójdziemy sobie haczką, a chciałem całe pola objechać. I nie tyle objechać ze względu na chwasty, tylko objechać ze względu na to, żeby tą ziemię ruszyć, aby ten burak zaczął rosnąć, bo było strasznie twardo, strasznie sucho. No ale po prostu, no co, nie dało się, to się nie dało. Swojego opielacza w tym roku nie użyłem, no bo sprzedaliśmy naszego potwora z bagien, a do niego mieliśmy wąskie koła. Co prawda, wąskie koła zostały i do tego ciągnika tylne pasują, tak jak już mówiłem wcześniej w poprzednich odcinkach. No ale przód jeszcze został niedopasowany, a za dużo było innych obowiązków i po prostu... I co? No i haczka w tym roku, delikatna i tyle. I nie ma co tutaj dużo opowiadać. Mogłem dojcem jeździć z tym opielaczem. Z tym, że no nie sprawdzałem dojca, czy pasuje. Kiedyś chyba dojcem były objeżdżane buraki, dawno temu u nas. Chyba by dał radę. No ale powiem wam szczerze, już jak te buraki są większe, to jednak wolę to robić na tych wąskich kołach, tak? Zawsze to jest lepiej. Widzicie, tutaj jakieś pojedyncze lebiody, pojedyncze rumianki. To się przejdzie, przerwie, będzie czyściutko. Widzę tutaj buraczki, troszeczkę urosły. No są rządki, jeszcze je widać. Może się zbiorą, może urosną. Może wody im brakowało na tej górce. No to na pewno im brakowało. Ale oprócz wody czegoś jeszcze. Podnoś się do góry. Dobra. O, ten dołeczek jest ładny, buraczków. Zawsze dołeczki są ładne, nie? Szczególnie u nas. Jeśli chodzi o zboża, a szczególnie pszenicę, no to tylko dołeczki mamy ładne. Górek w ogóle nie ma. A że mnie pokorciło w tym roku nie siać pszenżyta. Mogłem posiać pszenżyta na tych słabszych ziemiach, kurde, i stwierdziłem, że w tym roku rezygnuję z pszenżyta. Bo też z tym pszenżytem różne niuanse wychodzą czasami. Jest jak jest. Co roku się robi podobnie, a wychodzi różnie. I co? Nocki nie będziemy robić, bo o 4 trzeba wstać, aby o 5 być po ekipę. Przywieźć ich, aby troszeczkę hakali. Ostatnio miałem trochę spraw różnego rodzaju i nie byłem cały czas z nimi z haczką. Ale Mieciu się pojawił i to będzie szła robota, nie? No, Mieciu miał tournée.
jednak jedziemy jeszcze zrobić dzisiaj 12 hektarów w 4 kawałkach. Jutro nam zostanie tylko 15 hektarów w 2 kawałkach. Chyba że mocno popada, to będziemy musieli to przełożyć na kolejną nockę, na kolejny wieczór. I tyle. Jeszcze trochę i na pewno się uda. Udało się. Zjeżdżamy do domu. Ja myślę, że to wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie oczywiście subskrybować kanał, zostawić łapę w górę. Wszystkiego dobrego, co złego to nie my. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego.